Będziemy kontynuowali nasz sobotni cykl z doktorem Arturem Zagajewskim. No, on jest niesamowitym człowiekiem, ogromna wiedza i to nie tylko na temat botaniki i geologii, ale w ogóle na temat życia i świata, więc wspaniałe są te spotkania z nim i tak się cieszę, że widzowie bardzo polubili ten cykl. Ale uwaga, taka nowość, która będzie kontynuowana, czyli niedzielny cykl Rezydencje, troszeczkę na próbę. Wakacje spróbowaliśmy odwiedzać ambasadorów w ich rezydencjach, przepięknych rezydencjach i jeść z nimi ich tradycyjne śniadania. Cykl spotkał się z tak dużą sympatią ze strony widzów. Sami jesteśmy zresztą ciekawi, jak ekscelencje mieszkają, dlatego, bo wiemy, że ambasady, rezydencje ambasadorów, no, są ogrodzone bardzo wysokimi murami. Przed stoi często ochrona albo policja. No i absolutnie wejścia tak z ulicy tam nie ma. A tymczasem my wchodzimy z kamerą, no i podglądamy, jak tam jest pięknie i co się je na niedzielne śniadanie właśnie w poszczególnych częściach świata. Ja oglądam zawodowo bardzo dużo telewizji. Natomiast jeżeli siadam prywatnie, to oglądam kanał TVP Kultura. Mnie bardzo interesuje kultura. Ja odpoczywam idąc do muzeum, do galerii sztuki. W związku z tym informacje kulturalne to jest mój ulubiony program. A Pytanie na śniadanie oglądam, no bo to jest mój program z kolei. I to są fajne momenty, kiedy nie pracuję przy danym wydaniu. I wtedy jestem bardzo ciekawy, co koledzy, koleżanki przygotowali. Zauważam to, że internet coraz bardziej dostępuje kroku telewizji. Natomiast ja uważam, że ta telewizja stricte linearna zawsze będzie potrzebna, bo zawsze będą potrzebne programy tak zwane misyjne, kulturalne, historyczne, sportowe, programy dla dzieci, dla osób niepełnosprawnych, programy tłumaczone na język migowy. Także wydaje mi się, że zawsze jednak ta telewizja linearna się obroni. Zresztą zobaczmy, że do tej pory były jakieś tam próby w internecie stworzenia telewizji śniadaniowej, a jednak żadna z nich się nie udała. A Pytanie na śniadanie, no już od ponad 20 lat w polskich domach.